Profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg. I mogę wszystkie pańskie afiliacje wymienić, ale bez sensu chyba i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o tego profesora Andrzeja Bochenka. Dzień dobry, panie profesorze. A obecnie pracuję w polsko-amerykańskich klinikach serca. Jest pan jednym z twórców tego przedsiębiorstwa, więc będzie miejsce i o tym, żeby porozmawiać. Panie profesorze, ilekroć odwiedzam lekarza, potem od niego wychodzę, to często mnie taka refleksja dopada, jak to jest, kiedy po tych wszystkich latach studiów, po tych latach specjalizacji, przychodzi ten moment, kiedy po raz pierwszy musi pan podjąć decyzję, od której zależy ludzkie życie. Czy pan to jeszcze pamięta? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że no, z perspektywy czasu tych decyzji trzeba podejmować nie jedne, a setki takich. Ale była decyzji. Pierwsza kiedyś. Ale była kiedyś pierwsza decyzja i szczerze powiedziawszy, ja tej pierwszej decyzji chyba nie pamiętam. Na szczęście tak to jest w tym naszym lekarskim zawodzie, że zaczynając swój zawód, jesteśmy bardzo długo pod opieką kogoś ze starszych, prawda? I wtedy podejmuje się pewne decyzje. Ale wiem, o co pan pyta, o ten pierwszy raz, kiedy pierwszy raz musiałem podjąć decyzję, że robię operację, że operacja na przykład nie udała się, bo takie przecież przypadki też były, i że trzeba odejść od tego stołu i powiedzieć, niestety nie dałem rady, nie udało się. Takie sytuacje oczywiście pamiętam. Wie pan, bo znaczy, pewnie lekarz o tym wie po pewnym stażem. Na początku drogi nie jestem pewien, czy ma tego świadomość, że te błędy nie skończą się tym, że będzie awaria oświetlenia, tylko tym, że umrze człowiek. I no, się zastanawiam, kiedy ten strach mija? Z czym przychodzi pewność siebie? Ja to na pewno z czasem. Na pewno z czasem. Ja widzę, widzę to po prostu po młodych lekarzach, którzy dramatycznie boją się tego na przykład, że zostałem po raz pierwszy na dyżurze. Że trzeba zostać na dyżurze i na przykład się już nie jednym z dyżurnych, ale się z szefem dyżuru i ode mnie będzie należało podejmowanie tych decyzji. Ja oczywiście to pamiętam. To było w Zabrzu. Nie byłem jeszcze kardiochirurgiem, byłem chirurgiem ogólnym, ale po okresie iluś tam lat zostałem szefem dyżuru i ode mnie zależało od tego, czy wypadek w kopalni, górnicy, którzy zostali przywiezieni, będą leczyli w ten czy w inny sposób. Na szczęście to przychodzi z czasem i to przychodzi z doświadczeniem. Nie jest to tak, że zaraz trzeba podejmować te decyzje, bo bardzo często młodzi lekarze obawiają się tego, że będą musieli już zaraz podejmować decyzje. Na szczęście tak nie jest, ale każda decyzja, nawet przepisanie tabletek, czy decyzja o takim czy innym sposobie leczenia danej choroby jest bardzo ważna dla pacjenta i nie ma małych decyzji w medycynie. Wszystkie decyzje są poważne, bo po drugiej stronie jest pacjent. Nie wszystkiego da się nauczyć. Jak ważna jest w takich życiowych kwestiach intuicja u lekarza? Czy jest coś takiego w ogóle? Myślę, że jest taka intuicja, ale to ta intuicja przychodzi z czasem. To wszystko, mówię, to jest związane z doświadczeniem. Bo to nie jest tak, że ktoś intuicyjnie jest fantastycznym chirurgiem, prawda? Nie ma czegoś takiego, że intuicyjnie ja będę wiedział, jak tego chorego zoperować. To jest doświadczenie i to jest nauka, która pojawia się z latami zabiegów. Czasami ma się tą intuicję, że bardzo często moi asystenci mówią, a skąd pan wiedział, że ta tętnica będzie w tym miejscu, a nie w innym miejscu? No bo widziałem już tych tętnic 500 albo 600 i dokładnie wiedziałem, że jeżeli nie jest tu, to jest tam. Nie wierzę w tą intuicję lekarską. Czasami ma się tak zwane szczęście. Ja mogę powiedzieć, że z czasem, w momencie, kiedy przychodzi do mnie pacjent z jakąś chorobą i widzę na przykład młodego człowieka, który właściwie nie powinien mieć choroby serca, to intuicyjnie już wiem, co to jest. Ale to nie jest żadna intuicja. To jest doświadczenie, bo ja wiem, że 24-letni mężczyzna czy 25-letni mężczyzna, który do mnie przychodzi, najprawdopodobniej nie ma choroby wieńcowej, ale ma wadę zastawkową, na przykład zastawkę dwupłatkową czy jakąś inną chorobę zastawki, coś, co pozostało mu z dzieciństwa, jakaś choroba wrodzona. To jeśli założymy, że to nie jest intuicja, tylko jest to doświadczenie, to gdzie się kończy doświadczenie, a zaczyna się rutyna, która może być niebezpieczna? No, zadaje pan mi bardzo trudne pytania. Gdzie się zaczyna doświadczenie, kończy się rutyna? No najgorsze jest chyba, jak wpadamy właśnie w rutynę.
to ja zawsze uważam, że w podejmowaniu decyzji bardzo duże znaczenie ma też praca całego zespołu. No, mówi się o wspaniałych chirurgach, że ktoś jest doskonałym chirurgiem i on doskonale wie, jak operować i on może podejmować decyzje samodzielnie. To nie jest tak. Ja uważam, że często nawet w czasie operacji ja słucham czasami młodszego kolegi, który podpowiada, a może tak, a może tak. Ja myślę, że nie wpadłem w rutynę. Mnie się udało nie wpaść w rutynę. Kierowałem się zawsze doświadczeniem. I bardzo często kierowałem się też opinią innych. Nie byłem rutyniarzem, że podchodziłem. Można wpaść w rutynę, oczywiście, że tak. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy człowiek już staje się troszkę wyoperowanym chirurgiem i przychodzi jakaś prosta operacja i mówi się, ach, to tam jest 5-10 minut i już będziemy po wszystkim. Pamiętam taką swoją operację, gdzie pan profesor poprosił mnie, żebym usunął tylko płytkę po zespoleniu kości. No, operacja była wielogodzinna, płytki żeśmy nie usunęli, prawda? Także no, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby w tą rutynę i w mówienie takie, a to prosta operacja, to tam szybko pójdzie. No, nie ma czegoś takiego, nie ma prostych operacji. Panie profesorze, z trzech bogów pan został. Chciałem pana zapytać, czy w pańskiej ocenie i kolegi tych arystokratów zawodu, i lekarza, jest tak, że polska nauka, kardiologia, kardiochirurga straciła gigantów, tytanów. Czy może nauka potrafi zakleić takie straty i pojawiają się nowi, młodzi lekarze, którzy będą no, tego formatu? Na pewno nauka potrafi to zakleić. Czasami jest potrzebny taki tytan, czasami jest potrzebny taki szybki parowóz, taki pociąg ekspresowy, do którego wskakują ludzie jak do wagoników. I takim był na pewno profesor Liga. On miał wizję i on pędził do przodu, nie patrząc się na przeciwności. Przecież w momencie, kiedy ja przyjechałem z Wielkiej Brytanii, w Polsce ledwo co robiło się bypassy i pojedyncze operacje zastawek, on siadłem u niego przed biurkiem, mi roztoczył wizję taką, mówi, wiesz Andrzej, będziemy tutaj przeszczepiali serca, będziemy robili tysiące bypassów wieńcowych, bo taka jest potrzeba w tym kraju. No ja patrzyłem na niego troszkę jak na fantastę, prawda? Potrafił zorganizować zespół, potrafił zgromadzić wokół siebie ludzi i potrafił to zrealizować. Tacy ludzie nam są potrzebni, ale jeżeli jeden taki człowiek umiera, czy zrobiła się dziura? Nie, nie zrobiła się dziura. Dlatego, że on zadbał o to, żeby nie było tej dziury. Jego rola polegała na stworzeniu nowoczesnej grupy kardiochirurgów. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, nie było nawet specjalizacji z kardiochirurgii. Ta specjalizacja została przyznana paru osobom, którzy mieli doświadczenie w kardiochirurgii, żeby można kształcić nowych specjalistów, żeby była jakaś komisja, która może weryfikować, prawda, specjalistów z kardiochirurgii. Byłem jednym, razem z Marianem Zembalą, profesorem Stanisławem Wosiem, byłem jednym z nielicznych, którzy mieli specjalizację kardiochirurgiczną. A teraz mamy setki kardiochirurgów, prawda? Do tego właśnie zmierzam. Mówi pan, że to da się pozaklejać, tylko że wy, trzej bogowie, wyście wdarliście się w naszą świadomość nawet na takim etapie popkultury. Pytam, czy jest przestrzeń do takich karier jeszcze dzisiaj? Coraz trudniejsza, dlatego że czasami trzeba się wszczelić w taki moment. To był taki moment całkowitego braku sukcesu w Polsce. I profesor Liga idealnie się wszczelił w ten moment, że kardiochirurgia, transplantacja serca może być tym sukcesem. On wiedział, że budując swoją popularność medialną, zyskuje środki po to, żeby leczyć ludzi. Przecież on mówił mi niejednokrotnie, wiesz, mówi, trzeba zainteresować media, bo jak będą media, to ludzie będą więcej mieli świadomości o tym, co się dzieje, że za mało operujemy, że są potrzebne ośrodki kardiochirurgiczne. W końcu to dotrze do decydentów i gdzieś te pieniądze się pojawią. Taka była jego idea. Taka była idea. Taka sama była i to była też przyczyna, dlaczego on poszedł do polityki. Ja niejednokrotnie się go pytałem, mówię, po co ty idziesz do polityki?
No bo jako kardiochirurg to ja już tu wiele nie zrobię, jesteś ty, jest Marian, są dziesiątki innych specjalistów, wy możecie operować bypass, możecie już to wszystko robić, co ja robiłem. A ja jestem potrzebny w polityce, dlatego że ja muszę zorganizować takie środki, żeby to, co on mi zawsze mówił, żeby nie było tak jak na Kubie, że jest jeden Instytut Kardiologii i wszyscy Kubańczycy umierają na choroby serca i co z tego, że jest nowoczesny Instytut Kardiologii. Kardiochirurgia i dostęp do kardiologii musi być w każdym miejscu. To nie tak, że będzie Instytut Kardiologii w Warszawie i my tam wszyscy będziemy czekać na operację, prawda? I on stworzył kardiochirurgię we Wrocławiu, on stworzył, posłał mnie, żebym stworzył kardiochirurgię w Zamościu, on stworzył kardiochirurgię w Białymstoku, w Rzeszowie, w Lublinie. A to niech pan powie, panie profesorze, na ile było tak dlatego, że wy byliście wtedy, to może będzie kiepskie porównanie, ale myślę, że odda ducha tego, co chcę powiedzieć. Byliście jak filmy z Bruce'em Lee. Polacy je oglądali i wszyscy chcieli trenować karate. Jak wy zrobiliście to, co robiliście wtedy, wszyscy młodzi lekarze chcieli być kardiologami? No, oczywiście, że tak. Przecież wtedy, ale profesor Liga też stworzył takie bardzo dobre mechanizmy. Trzeba było powiedzieć, że on, dzięki temu, że był absolutnie takim przeciwnikiem korupcji, która była w medycynie, prawda? Powiedział Andrzej, jak będziecie dobrze zarabiać, to nie będzie korupcji. On spowodował, że sale operacyjne były niewykorzystane od godziny 8 do 14, tylko myśmy operowali popołudniami, wieczorami, w soboty, w niedzielę. To wszystko było wykorzystane, ale to też było zapłacone. Myśmy jak na tamte czasy stosunkowo dobrze zarabiali. A skąd oni się brali, panie profesorze, ci młodzi ludzie? No bo ci młodzi kiepsko ludzie, na tym się znam, ale wydaje mi się, jak że... Pan miał, jak miałem studentów na 6 roku i zapytałem się, co państwo chcecie robić, to podnosił się las rąk mężczyzn, którzy mówi, my chcemy na kardiologię, my chcemy na kardiochirurgię. A oni wiedzieli wtedy, że kardiochirurg nie założy własnej kliniki? Oni tego nie wiedzieli. Oni byli zafascynowani tym, że można robić jakieś rzeczy niesłychane, typu transplantacje, operacje serca. Kardiochirurgia jest bardzo dobrą taką dziedziną z punktu widzenia psychologicznego, dlatego że kardiochirurg jak leczy chorego, to najczęściej ten chory wychodzi i on jest bardzo zadowolony z tej operacji. To rzadko się zdarza, że ta operacja okalecza. Jak masz bóle wieńcowe i zrobimy ci bypassy, nie masz bólów. Masz zepsutą zastawkę, wymienimy ci zastawkę, będziesz się dobrze czuł jeszcze całe lata, 20-30 lat czasami po operacji. Ci ludzie byli tym was zafascynowani i teraz powiem panu coś takiego. 20 lat później, pytając studentów, kto z was chce iść na kardiochirurgię? Ani jeden. Zaraz panu powiem. A kto z was chce iść na chirurgię ogólną? Może jeden chłopak, prawda? Może dwóch chłopców chce iść na ortopedię. Niektórzy mówią, nie, my chcemy wyjechać za granicę. Ktoś mówi, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna. Od czasu do czasu ktoś na pediatrię. Bardzo szybko młodzi ludzie zorientowali się, że kardiochirurgia to nie tylko same sukcesy, ale niezwykle ciężka praca. To, co profesor Liga mówił, kardiochirurg będzie sprawny tam do 60 roku życia. Po 60 jego los jest już trudny do prognozowania. Prawda? I on nie wyjdzie z przychodni o 16, pójdzie do domu. Przede wszystkim, on nie przyjdzie do domu, nie umówi się z żoną na obiad o godzinie 16, co jest absolutnie niemożliwe, bo on przyjdzie wtedy, kiedy skończy operację. A operacje bardzo różnie przebiegają. Szczególnie jeżeli robimy kilka operacji na jednej sali operacyjnej, coś się wikła, operacje się przedłużają, chory krwawi. No nie wyjdzie kardiochirurg do domu. Druga sprawa. Kardiochirurg nie ma żadnych szans w prywatnej praktyce. Jest bardzo niewielu kardiochirurgów, mogę panu powiedzieć. Jednym jestem z nich ja, który mam prywatną klinikę, bo ze względu na to, że się ma doświadczenie, że się ma wielu pacjentów, czasami przychodzą po tak zwaną drugą opinię, albo się zapytać, albo się doradzić, co robić. Normalnie młody kardiochirurg nie ma szans na praktykę. Młody kardiolog będzie miał pełno pacjentów, prawda? I będzie przepisywał tabletki jeszcze w wieku 80 lat. Kardiochirurg jak straci miejsce i dostęp do sali operacyjnej, przestaje istnieć jako lekarz. A pan tu widzi jakieś zagrożenie dla tej znakomitej śląskiej kardiochirurgii? Ja widzę zagrożenie, ja widzę duże zagrożenie. Między innymi widzę zagrożenie w tym, że nie ma naboru młodych. Jako konsultant wojewódzki przez wiele lat byłem
I pojawiali się młodzi ludzie, którzy chcieli się szkolić w kardiochirurgii. Dzisiaj, pomimo tego, że my mamy miejsca szkoleniowe do kardiochirurgii, na przykład w Bielsku, czy w Ochojcu, czy w Zabrzu, bardzo mały jest nabór. Mamy w kardiochirurgii duży problem starzejącego się garnituru kardiochirurgów z trudnym naborem i wymianą tych kadr. A to dlatego, że nie będzie prywatnej praktyki? I no, wie pan, myślę, pracy, że tak. Gdzie indziej? Pierwsza rzecz. Mity o wysokich zarobkach kardiochirurgów już się skończyły, dlatego że dzisiaj płace są bardzo wyrównane. Lekarze innych specjalizacji zarabiają tak samo dobrze, ale lekarze innych specjalizacji, chociażby takich jak dermatologia, okulistyka, mogą zakładać prywatne praktyki. I oni wiedzą, że w momencie, kiedy oni stracą dostęp do zakładu pracy, do sali operacyjnej, być może będą mogli wykorzystać swoje możliwości jeszcze gdzieś indziej, swoje umiejętności, swoją wiedzę, pójdą do prywatnego gabinetu, będą mogli pracować tu czy tam. Kardiochirurg ma bardzo zamkniętą drogę. Ja zresztą młodym moim studentom bardzo często też to mówię, że jeżeli wybieracie zawód, to wybierajcie taki zawód, w którym będziecie mogli być też beneficjentem tego, że ten lekarz jest wolnym zawodem. Bo to nie jest zawsze wolny zawód. To jest czasami zawód zniewolony i czasami się jest niewolnikiem w systemie, niewolnikiem ordynatora, prawda, niewolnikiem dyrektora szpitala i nie mam wyjścia, muszę tam pracować, bo muszę przejść. No jak pan rozmawia z tymi studentami, którzy rokują w kardiochirurgii? Są tacy, to, oczywiście są tacy zapalni. Okej, tylko co pan im mówi, kiedy trzeba do nich dotrzeć ze świadomością, że w tym zawodzie coś trzeba będzie poświęcić, w tej specjalizacji akurat, czy warto? Ja uważam, że warto, bo jest kolosalna satysfakcja, że jednak dokonuje się rzeczy bardzo, no wie pan, co dla nas jest satysfakcją? No dla nas jest satysfakcją to, że mamy pacjentów, którzy niechybnie by umarli, gdybyśmy ich nie operowali, żyją i żyją w bardzo dobrym stanie, prawda? To jest ta największa nagroda, ja myślę. Oczywiście może ktoś powiedzieć, no ale ja z tej nagrody nie wyżyję, prawda? Tylko z tej satysfakcji, ale jest to kolosalna satysfakcja. No, jest to bardzo specyficzny zawód, specyficzni ludzie. To są ludzie, przede wszystkim, którzy idą na kardiochirurgię, to są osobowości typu A, dominujące osobowości. Bardzo trudno jest z takimi w zespole, przez wiele lat byłem kierownikiem kliniki i zespołów różnych, jest trudno zapanować nad wszystkimi. Samcami alfa. Tak, wszyscy, którzy mają osobowość alfa i którzy stoją w oknie jak orły, prawda, i kombinują, jak tu kogoś, jak tu wylecieć, prawda? Bo są to ludzie, troszeczkę bym powiedział, nieprzeciętni wybierający. Ale bez tej cechy nie będzie kariery w tym zawodzie? Bez tej cechy trudno jest mieć tą karierę. Trzeba być osobowością typu A i trzeba być przygotowanym na porażki, na niepowodzenia, na trudności w życiu rodzinnym i na różnego rodzaju przeciwności, z którymi się musimy zgodzić. I nie macie lekko kardiochirurdzy i kardiolodzy też przy okazji, bo... Kardiolodzy też teraz, wie pan dlaczego, bo kardiolodzy stali się bardziej inwazyjni. To prawda, ale o czymś innym chcę powiedzieć. Medycyna poczyniła gigantyczne postępy, ale też ludzki tryb życia robi swoje. I poza tym mamy... To jest wyzwanie dla was, to się nie wyzwanie, montuje. Wie pan, wyzwaniem jest w tej chwili niewydolność serca dla kardiologii i dla kardiochirurgii, bo my 40-latków ratujemy od śmierci, dajemy im kolejne 20-30 lat życia i pojawiam się u nas z obawami niewydolności serca, bo to, że my kardiolodzy założą stent, my założymy bypassy, damy zastawkę, nie powoduje tego, że te serce będzie żyło forever, prawda? I mamy chorych, dzisiaj miałem chorego, który ma 84 lata, w wieku 60 lat miał wymienioną zastawkę, w wieku 70 miał założone stenty, w wieku 80 lat miał założoną zastawkę typu TAVI, czyli zastawkę, którą możemy wprowadzić bez rozcinania klatki piersiowej, tylko przez tętnicę udową. No i ma 86 lat i jest... Ma duszność, źle się czuje i mówi, co dalej?
No co dalej? No to jest kolejne wyzwanie, co dalej, czy my jako kardiologia i kardiochirurgia jesteśmy w stanie przedłużać to życie w nieskończoność. A żyć się chce. A żyć się chce. Bardzo często walcząc ciągle o środki dla kardiochirurgii, przed wielu, wielu laty jeszcze z poprzednimi dyrektorami NFZ-u rozmawiałem i mówiłem, no musicie mi dać więcej tych środków na robienie tych bypassów. To było ciągle w tych gazetach, pamiętam, czy Judyta Watoła, czy ktoś pisało, nie ma kasy na bypassy. Ten NFZ ciągle był duszony o to, żeby były te środki. No i raz spotkałem się z jednym z dyrektorów, on mówi, panie profesorze, no robi pan taką sytuację, że ci ludzie żyją i potem się pojawiają nowotwory i my znów już musimy na te nowotwory dawać. No jest to jakiś paradoks i to, z czym medycyna sobie nie może do końca poradzić. No, ale lekarze od tego są. No lekarze od tego są i lekarze będą, jeżeli ktoś ma 40 lat i my mu ratujemy życie i w wieku 60 lat on ma nowotwór, no to jednak on 20 lat przeżył, prawda? Podobał się panu tytuł Bogowie? Ja byłem zdziwiony. Ja w ogóle myślałem, że ten film nigdy nie powstanie. Ja rozmawiałem z Pałkowskim, z tym scenarzystą. On wielokrotnie mnie pytał na temat różnych sytuacji. Tam jest wiele sytuacji, o których ja mu opowiadałem. To ci bogowie musieli stąpić z piedestału. Taka jest prawda. Ja uważam, że może tytuł był i fajny, ale bogowie absolutnie w medycynie, w kardiochirurgii musieli stąpić z piedestału. W tej chwili bogowie to już nie byłby dobry tytuł, bo zarówno kardiologia, jak i kardiochirurgia to jest praca zespołowa wielu ludzi. Ja dzisiaj widzę, że bez techników, bez elektroników, bez urządzeń medycznych, które dostaliśmy do użytku, nie byliśmy by w stanie nic zrobić. Ale te urządzenia bez was też są tylko żelastwem. One też są tylko żelastwem, ale wie pan, ten mit tego boga kardiochirurga, który był opisywany, tego pierwszego, który zrobił przeszczep serca, czy tego pierwszego, który zaszył ranę w sercu, bo przecież przez wiele lat wydawało się, że serce to jest narząd nietykalny. I nagle jeden z chirurgów, prawda, w czasie wojny w Stanach Zjednoczonych zeszył serce, no i stał się bogiem, prawda, bo on dotknął serce i go zeszył. Ale patrząc na to, że mam zdjęcie z pierwszej operacji kardiochirurgicznej w Katowicach Ochojcu, gdzie robię bypassy i tam jest taki długi korytarz i na tym korytarzu stoi 40 albo 50 osób, które patrzą się, jak my robimy te bypassy, prawda? I jest to jakieś wielkie wydarzenie, bo to są pierwsze czy druga operacja bypassów, jest profesor Giec, profesor Tuszgluza. No i po 30 latach pies z kulawą nogą by nie przyszedł. A co tam robią? No to bypassy, to tam jest ciekawego. Rutyna. Prawda? Rutyna, tak. Pytam o tych bogów, panie profesorze, bo w tym miejscu siedział kilkanaście miesięcy temu profesor Zembala. Tylko zapytałem o tytuł Bogowie, on się obruszył. On powiedział, że w żadnym wypadku to żadne bóstwo. A ja pytam, dlaczego? Dla Nowaka, dla Kowalskiego, dla cywila macie taką wiedzę, robicie takie rzeczy, że one są całkowicie poza ludzkim, no tak, wyobrażeniem i świadomością. Dla sprawy. Nich jesteście bogami. No tak, ale my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dla nas to jest coś normalnego, prawda? I dobrze, że możemy wykonywać to, co potrafimy robić. Ja zawsze mówię, że największym nieszczęściem dla mnie by było, różne miałem też propozycje, po to, żeby iść do polityki, prawda? Żeby być w polityce, żeby gdzieś czymś się zająć, czymś innym. Największe nieszczęście, gdybym nie mógł robić tego, w czym nie czuję się dobrze, albo w tym, na czym się nie znam, prawda? To jest dramat. Jeżeli ja się znam na chirurgii, robię chirurgię. Znam się na kardiochirurgii, robię chirurgię. Gdyby mi dzisiaj przyszło operować operację ginekologiczną, to już bym nie był Bogiem. Byłbym cały trzęsący się, że to jest coś, na czym ja się nie znam. A na studiach, prawda? Było. A tak było, tak. Panie profesorze, nie od razu staje się ktoś profesorem Bochenkiem. Kiedyś jest lekarzem Andrzejem Bochenkiem. Co decyduje o tym, że pan jest profesorem, a wielu pańskich kolegów nie? No właśnie nad tym się też zastanawiałem. Powiem panu, że byłem, bo to zastanawiam się, dlaczego tak jest, prawda? Byłem zaproszony niedawno do, no może dawno, 2 lata temu, do mojej szkoły ogólnokształcącej, trzeciej liceum imieniem Adama Mickiewicza w Katowicach, prawda? No jako wybitny, prawda, profesor, wychowanek tej bardzo dobrej szkoły ogólnokształcącej, prawda?
No i ja poprosiłem tą panią dyrektor, mówię, ale wie pani co, to niech pani przyniesie ten mój dziennik też, może macie jeszcze dziennik, jak ja tam byłem. Dramat, prawda, dramat. Jedyne pocieszenie dla tych wszystkich, którzy może... Geniuszom kiepsko szło w szkole, to nie jedyny przypadek taki, naprawdę. To naprawdę, no, pamiętam profesora z chemii i profesora z biologii, który powiedział, że kaktus mu wyrośnie, jak ja dostanę się na medycynę, prawda. No tak było. A tu taka historia. Dostałem się na tą medycynę. Bardzo mnie to też ciekawiło, muszę powiedzieć. I tak jak, ale też ktoś się mnie zapytał, a dlaczego ty poszedłeś na medycynę? Miałeś takie zdolności, zainteresowania techniczne. Ja po prostu uwielbiałem zajęcia techniczne, prenumerowałem młodego technika, nawijałem cewki i robiłem radia, prawda, takie typu radio ucho 1, ucho 2, na jakichś diodach, na jakiś tym. Ja po prostu absolutnie, to by było moje także życie. Ja po prostu nie czułem się dobry z matematyki. Uważałem, że studia politechniczne, ja nie przejdę studiów politechnicznych, bo ja nie jestem dobry z matematyki. A matematycy w szkole o co panu mówili? A matematyk mówił, że nic nie mówili. Oni uważali, że właściwie z tej matematyki może mu sobie i dał radę. A z biologii nie? A z biologii nie, z chemii nie, prawda, z fizyki to tak też pływałem, prawda. No więc wydawało się, że te trzy podstawowe przedmioty, gdzie ja nagle sobie uparłem, że pójdę na medycynę, w ogóle nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo dlaczego. Ani w rodzinie żadnego lekarza. Jedyne to nazwisko Bochenek, słynny profesor anatomii, który napisał książkę. Wszyscy myśleli, że jak gdzieś z tej rodziny coś, w ogóle nic. Ojciec inżynier górnictwa, mama krawcowa, prawda? Nikt w rodzinie nie był lekarzem i nagle facet zaczyna być tutaj, wymyśla, że pójdzie jako lekarz. Mam z liceum bardzo podobne wspomnienia, co pan, tylko trafiłem niestety znacznie niżej. Ale historia zaczynała się bardzo podobnie. To nie jest tak, że co warunkuje to, że zostajesz profesorem? Ja nie wiem, co warunkuje. Ambicja w pewnym momencie? Pracowitość. Ja byłem na pewno pracowity. Trafiłem na bardzo dobrych też nauczycieli medycyny. Ja muszę powiedzieć, że bardzo zafascynował mnie profesor Paliwoda. Profesor Paliwoda był chirurgiem naczyniowym i kardiochirurgiem. On zaczął właściwie tą moją karierę. Mówił mi, uczy języków, prawda? On sam był też w Anglii na szkoleniu. Później trafiłem na profesora Religę, prawda? Paliwoda cały czas mówił, pisz doktorat. W końcu napisałem ten doktorat, całkiem niezły, nawet dostałem za niego nagrodę. Poszedłem do Religii, mówię, panie profesorze, może ja bym napisał habilitację. A proszę cię bardzo, możesz pisać habilitację. Czyli nie to, że o kolego, na habilitację to pan musi poczekać, prawda? On powiedział, pisz. Za chwilę przyszedł Zembala, jak się dowiedział, że ja piszę habilitację, mówię, a piszcie jeszcze, kto chce pisać, proszę bardzo. Taka otwarta droga. A z czego chcesz robić? A z tego. A to ci nie wyjdzie, prawda? A ja mówię, a może bym zrobił doświadczenia na zwierzętach? Nie, to nie ma co robić doświadczeń na zwierzętach. Ja ci pomogę, zrobimy to już w klinice, te doświadczenia. Może powiedzmy sobie doświadczenia, ale tą metodę opracujemy w klinice. To samo miał Marian. I potem taka chęć pomocy. No bo wie pan, no jeszcze trafia pan na różnych recenzentów, prawda? Ma pan wybitnych ludzi, typu profesor Moll, typu profesor Sitkowski, którzy otrzymują pana pracę habilitacyjną. No super, Andrzej, no idealna, podoba nam się, ale nie będę wymieniał nazwiska. Mam pan trzeciego recenzenta, który mówi, a co pan kolego tak młodo docentem chce zostać? A gdzie się panu tak spieszy? I czekam rok, prawda, na habilitację. Czyli na różnych ludzi pan trafił. Tak, na różnych ludzi trafiłem, nie? To samo miał Marian Zembala. Przyjechał do jednego z recenzentów, pełen podziwu, że pełen entuzjazmu, że napisał dobrą pracę, a recenzent mu powiedział, no powiem panu szczerze, już sam tytuł mi się nie podoba. Panie profesorze, pan się zajmuje medycyną taką, no, dla laika par excellence medycyną. Pan dotyka ludzkiego serca, symbolu tego, co no się tak, nam kojarzy to tak z życiem. Tak, bardzo często i to jest właśnie chyba też to, że my tak jak gdyby ocieramy się o tą sławę przez to, że dotykamy tego serca. Dla mnie to serce to już jest kawałek mięśnia. Spodziewam się, tylko czy pana nad tą otwartą klatką piersiową, trzymając w ręku bijący organ odpowiedzialny za ludzkie życie, czy pana ten biomechanizm, który pan bardzo dobrze już poznał, trochę nie przeraża? Wie pan, mnie przeraziło raz tylko w życiu coś takiego. W momencie transplantacji, kiedy wycięliśmy serce,
i zobaczyłem tą pustą klatkę piersiową bez serca. A ten organizm ciągle żył. Ten organizm ciągle żył dzięki krążeniu pozaustrojowemu, dzięki temu. I wiedziałem, że jeżeli, nie daj Boże, coś się stanie z tym krążeniem pozaustrojowym czy z tym aparatem do oddychania, to będzie dramat. I teraz profesor Liga, który przynosi to serce, ja mówię, ja pierniczę, żeby to pasowało. Żeby to, no bo co będzie, jak się tego nie da przyjść. I to był, właściwie to ja pamiętam najbardziej, ten moment tej pustej klatki piersiowej, tego Ligę przychodzącą z tym sercem, który go wszywa, muszę powiedzieć, perfekcyjnie wtedy, i to po puszczeniu tych zacisków, to serce zaczyna bić. No, pacjent nie przeżył z takich czy innych przyczyn, ale to było takie coś, co na mnie zrobiło wrażenie. A jak my jesteśmy dalecy od takiej rzeczywistości, że w istocie jest możliwym, że ludzki organizm będzie składową różnych elementów, niekoniecznie w jednym ciele, odpowiedzialnych tylko za to, żeby odżywić i natlenić mózg, bo to jest możliwe. No mamy już, wie pan, kiedyś profesor do mnie powiedział tak, mówi, no wiesz, będziemy produkowali tutaj sztuczne serca, urządzenia wspomagające. Przecież ja pamiętam, myśmy robili razem badania z profesorem Religią nad urządzeniami wspomagające serce. Ja, dla mnie się obraził, ja mówię, wiesz, powiem ci Zbyszku, że to się nawet do podlewania ogródka nie nadaje, to urządzenia, co dopiero do tego, żeby wspomagać serce. No ale zmieniłem zdanie, kiedy żeśmy te sztuczne dwie komory wszczepili cielakowi, prawda, i ten cielak łaził i chodził, dopóki nie przyjechała telewizja z Adamem Kraśnickim i nie zrobiła zdjęcia i ten cielak się tak przeraził, że sobie wszystko urwał, prawda. No więc to był taki moment, można powiedzieć, humorystyczny w tym wszystkim. No ale wie pan, no, mija ileś tam lat, mija 20 czy 30 lat i jestem, siedzę u fryzjera i przychodzi pacjent i fryzjer jak to u fryzjera, no prawda. Mówi, a jak tam u pana te sztuczne serce? Ja mówię, co ten opowiada za głupoty? Siedział obok mnie facet, który miał wszczepione sztuczną lewą komorę w Austrii, przy niewydolnym sercu i sobie z tym chodził i żył i przyjechał samochodem i wszystko. I to nie jest znowuż coś aż tak dziwnego, bo dzisiaj w Zabrzu setki takich operacji zostało zrobionych. Prawda? No tak, ale 100 lat temu byłaby to szarlataneria. No oczywiście, szarlatanerią było dotykanie serca. Mówiło się, że nie wolno dotykać serca, bo to jest narząd jakiś ekstra, prawda? Dlatego to jest pytanie o to, dokąd my zmierzamy. Pan wie o tym więcej niż ja, na pewno. No, dokąd widzi my zmierzamy, wie pan, no zmierzamy do tego, że będziemy przedłużać życie, tylko żeby to życie nie było przedłużaniem cierpień, bo to jest też bardzo niebezpieczne. Podłączając pacjentów do różnych urządzeń, często tak bezmyślnie przedłużamy cierpienia i o tym trzeba też pamiętać. I tutaj jak gdyby przywołuje wybitnego polskiego i śląskiego lekarza, profesora Gibińskiego, który kiedyś był bardzo krytykowany za artykuł, w którym opisywał oddziały intensywnego nadzoru medycznego, twierdząc, że być może powinniśmy się skupiać na tym, żeby nie doprowadzać do tego, żeby chory trafiał na oddział intensywnego nadzoru, a nie leczyć go tam przy pomocy specjalnych urządzeń i tego, jak gdyby przedłużając jego cierpienie. Bo to jest też duży problem w tej chwili, nie tylko polskiej medycyny, ale światowej medycyny. Jak długo możemy leczyć chorego, przedłużając jego cierpienia, prawda? Tu nie chodzi o to, o eutanazję, ale chodzi o to, żeby mieć wyczucie, kiedy powinniśmy na przykład odłączyć chorego od urządzeń. Jak amerykańskie kliniki zmieniły naszą kardiologię? Polsko-amerykańskie kliniki? Przede wszystkim była jedna tylko koncepcja. Przyjechał mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych i powiedział, mówi, to powinno być więcej takich pracowni jak w Ochojcu i w Zabrzu. To powinno być w Opolu, powinno być w Bielsku, powinno być w Dąbrowie Górniczej i tego. Ja mówię, Stefan, mówię, to jest w ogóle niemożliwe. Mówi, a może jakieś miejsce znajdziemy? No i pierwsza powstała w Ustroniu, gdzie wydawać by się mogło, że to w ogóle jakiś absurd, prawda? Chodziło o to, że w Stanach Zjednoczonych i Polacy już też wiedzieli. Była możliwość tego, że chorego z zawałem, jeżeli dotrze szybko do specjalistycznego oddziału, można uratować nie tylko życie mu uratować, ale uratować także mięsień sercowy, czyli nie spowodować kalectwa. Tylko potrzebne było co? Tylko potrzebne było to, żeby był dostęp.
Jeżeli pan miał jeden stół hemodynamiczny w Katowicach, Ochojcu, i trafiał na niego pacjent z zawałem, to jaką szansę miał trafić pacjent z Bielska? Żadną. Nawet jeżeli jechał, to jechał co najmniej 1,5 godziny. A jeżeli stół był zajęty, to czekał kolejne godziny. A mówi się o tak zwanej złotej godzinie albo o co najmniej 6 godzinach. W związku z czym koncepcja była taka, stworzyć w różnych miejscach wyspecjalizowane zespoły, bo tych ludzi w międzyczasie się już narobiło. To już nie było tak, że był jeden pan profesor Drzewiecki, który potrafił robić koronarografię i cewnikować. Pojawiło się kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt specjalistów wysokiej klasy, ale nie mieli warsztatu. W momencie, gdy im się dostarczył warsztat i zrobiła się dostępność, to wtedy po prostu można było zacząć leczyć chorych. I to samo jest dostęp, to cały czas jest ta sama koncepcja religii. Nie robić medycyny ekskluzywnej, tylko zrobić nowoczesną medycynę z idealnym dostępem do tej medycyny, bo wtedy można uratować ludzi, wtedy się zakończy sprawa koneksji, załatwiania i wszystkiego. Przecież 25 lat temu, żeby sobie zrobić koronografię, to trzeba było mieć nie wiem gdzie, u Pana Boga znajomości, prawda? Dzisiaj można iść do tych, do Bielska, do Dąbrowy Górniczej, do Cieszyna, do dziesiątki i zrobią od ręki. Czy na Panu i Pańskim synu zaczyna się dynastia Bochenków w kardiochirurgii? Chyba tak, nie wiem, może wnuki będą chciały, chociaż... O to pytam. Wnuki znowuż patrząc na mojego zięcia, który jest kardiochirurgiem i który strasznie ciężko pracuje, dojeżdża jeszcze do pracy do Bielska, prawda, bo tam też pracuje. Nie wiem, czy to się na tym skończy, ale nie wiemy. A byłoby dobrze? Chciałby pan? Wie pan, ja się cieszę, że mój syn jest kardiologiem i nie jest to żadna jakaś sprawa, o której się powinno mówić. Może w tym jest dobrym kardiologiem, o tak bym powiedział. Myślałem, kiedyś zastanawiałem się, czy chce być kardiochirurgiem, powiedział, że kardiochirurgia dla niego to jest za proste, że on woli jednak troszkę to się tak tata pomyśleć, dowiedział. Tak, że to jest taka hydrauliczna robota, to właściwie nic ciekawego, a tu w kardiologii można wiele różnych działów poznać, prawda, jest hemodynamikę, echokardiografię, izotopy, różne rzeczy. Także no jestem dumny ze swojego syna, szczególnie, że wie pan, zaczyna się być dumnym, jak na przykład dzwonią do pana i mówią, czy pan by mi nie załatwił wizyty u syna. Bo takie telefony już mam, prawda? No więc to jest fajne, nie? Bo dla mnie to było tak, żeby Tomek nie załatwił wizyty u taty, prawda? Żeby szybciej, a tu w drugą stronę. I to jest fajne. A czy się to skończy, czy nie wiem. Wnuk mówi, rozmawiał z moją córką, bo oni jeżdżą na nartach i podchodzili pod górę i rozmawiali o tym, co by było dobrze robić w życiu. Mówi, on jest pięciolatkiem. I on mówi, no ciekawe, na jakie ja bym poszedł studia, mówi. Nawet Magda była zdziwiona, mówi, że on już o studiach, mówi, on jeszcze do szkoły nie chodzi, prawda, w zerówce jest. I on mówi, może bym został wróżbitą. Są takie studia? No właśnie. Więc trudno jest powiedzieć, czy zostanie lekarzem. Profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg, był naszym gościem. Dziękuję, że pan znalazł czas. Dziękuję bardzo. Miło było.